Aronie, to już jest któraś wasza komiksowa impreza, komiksowa Warszawa. Jaki jest wasz stan obecny na tym festiwalu? Co ze sobą przywieźliście? Zgroza niedawno wyszedł. Jak to się wszystko przyjmuje? Wiesz co, przyjechaliśmy w tym roku wraz z innymi ekipami, z Polskim Stowarzyszeniem Komiksu, tutaj z czytelnią właśnie z Poznania, więc nie mamy w tym roku swojego stoiska, bo uznaliśmy, że nie będzie nam potrzebne, za to tutaj siedzimy w całą ferajną, jest wesoło, jest bardzo przyjemnie, a przywieźliśmy to co zawsze, czyli ciepłe lisy, rzecz jasna nasz flagowy produkt oraz serię Incognito całą mamy, 1-3 oraz poszatkowane właśnie, tam mamy tą lukę tutaj, którą teraz wypełniamy przez kolejne miesiące reedycjami, ale jeszcze 6 i 7 zeszyt mamy. Rzeczywiście wspomniałeś o Zgrozie, no to jest nasza nowość, spin-off z uniwersum Lisa, opowiadający perypetie komisarza Zgrozy, historia kryminalna dziejąca się w latach 90. ubiegłego wieku, klimaty filmu 7, Milczeniowie, Psy, więc jeśli ktoś lubi właśnie tego typu rzeczy, będzie, myślę, zadowolony. Więc tak, jesteśmy tutaj dzisiaj, jutro prawdopodobnie też, więc wszystkich zapraszamy na nasze tutaj wspólne stoisko. Jeśli chodzi o plany, tak? Padło tak, pytanie tak, o plany. Plany na przyszłość. Plany na przyszłość. No to na pewno kończymy reedycję Incognito, żeby mieć tą zamkniętą całość 1-7, po czym wznawiamy serię o nowe odcinki. Oczywiście kontynuujemy Lisa z nową historią, bo aktualnie zamknęliśmy pierwszy cykl 5 zeszytem. 6 zeszyt, ciężko mi powiedzieć kiedy wyjdzie. Bardzo bym chciał, żeby wyszedł w tym roku, żeby uniknąć tych opóźnień, które są niestety naszą tej zmorą, to trzeba powiedzieć wprost. Ale zgrozą. Zgrozą, dosłownie. Ale zgroza już na MFKiG, kolejny zeszyt wyjdzie. Super. Rzeczywiście w przyszłym roku pierwszy cykl Zgrozy zamkniemy, bo ten tutaj całe szczęście tworzy się bardzo szybko, ekipa jest bardzo zgrana, bardzo wydajna, więc rzeczywiście tutaj jest optymistycznie patrzę na to, ale jeszcze jest niespodzianka, bo 2 nowe tytuły wyjdą w tym roku. Mogę uchylić rąbka tajemnicy, że jeden tytuł będzie osadzony w klimatach fantasy i będzie komedią. Będzie można się pośmiać. Przy tym, czyli troszeczkę odchodzimy od mrocznych opowieści też i o trykociarza, i właśnie mordobicia, etc., etc. A drugi komiks będzie osadzony też tak w takiej popkulturze naszej, którą wszyscy kojarzą, czyli duże roboty będą. Mechy będą. Czy na drzewach jest mech? Tak, to wsiadam do mecha i rozwalam las. Dokładnie, tak? Dokładnie, więc będą roboty, duże pojazdy, wow. Więc idziemy w tym kierunku też. To tylko dopytam oczywiście, jeśli możesz powiedzieć, czy to będą komiksy osadzone w jakimś wspólnym uniwersum też, czy... Nie, będą oddzielne. 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 Aczkolwiek tradycją naszego wydawnictwa jest to, że w poszczególnych zeszytach puszczamy do siebie oczka zawsze, co tworzy rzecz jasna potencjalną możliwość stworzenia wspólnego uniwersum. Rozumiem. Tak jak w filmach Pixara. Tak jak w filmach Pixara, dokładnie. Tak teraz jest z serią Incognito i Lisem. Mówi się, że to są oddzielne uniwersa, aczkolwiek nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiadomo, czy zaraz nie będzie crossovera na przykład. Okej, okay, ostatnie pytanie, bo Dariusz nie chciał tutaj za dużo mówić. Tak. Co z pierwszymi lisami, których zaczyna brakować? Bo tutaj się już nakład pierwszego zdaje się skończył, dwójki, trójki też zaczyna maleć. Mamy dwie opcje w zasadzie, jeśli chodzi o obecny rynek. Pierwsza z nich to zrobienie do druku. I wtedy scenariusz ten zakłada, że odświeżamy pierwsze zeszyty, zmieniamy okładki też przy okazji, po prostu drugą edycję robimy tego wszystkiego, poprawiamy graficzki, tak jak było przy Incognito robione. To jest ta pierwsza opcja, że idziemy tymi śladami, ale nieprędko to nastąpi, tak mi się wydaje, ponieważ jesteśmy w chwili obecnej skupieni na sprzedaży 5 części Lisa. Chcemy, żeby wiadomo, zarobiła jak najwięcej na siebie też, zanim zaczniemy reedycję robić. I też mamy inne plany wydawnicze, więc nie chcemy na samych reedycjach bazować, bo to robimy z Incognito aktualnie.
Druga opcja jest taka, że no ja z dystansem podchodzę do tego pomysłu, żeby zrobić integrala docelowo. Aczkolwiek no naszą ideą jest robienie zeszytówek tutaj, więc też bym nie chciał przyzwyczajać, bez urazy dla czytelników, nie chciałbym przyzwyczajać, że wydamy 5 zeszytów, po czym wszyscy będą wiedzieć, że zaraz będzie integral. No kilka wydawców się mocno przejechało. Mocno się przejechało, zbankrutowali, a niestety no zasady rynku no mają swoje tutaj prawa, tak? Nie ma przebacz. No nie ma przebacz, no nie przebaczaj nie też. Nie przebaczaj, tutaj kolejny znakomity komiks Kuby Ryszkiewicza też serdecznie poleca, więc postaramy się niezwłocznie, na pewno nie w tym roku, nie zrobimy reedycji w tym roku, jeśli już to właśnie w 2008 byśmy, podejrzewam, że skłonimy się w 18. kierunku, w 2018 oczywiście, przepraszam, trochę zmęczony jestem, no tak, już tutaj od kilku dni tutaj wszyscy ciężko pracują, natomiast tak, 2018 podejrzewam, że pójdziemy w kierunku do druku. Okej, okay. To dziękuję. Dziękuję serdecznie.